Anatoli Moskwin to rosyjski pisarz i historyk, urodzony w 1966 roku. Jest poliglotą, a po ukończeniu studiów filologicznych umiał mówić aż w 13 językach. Koledzy z uczelni określali Moskwina mianem geniusza i ekscentryka. W 2009 roku zauważono na cmentarzu zbezczeszczone groby. Dopiero po dwóch latach trafiono na trop Moskwina. W jego małym mieszkaniu znaleziono ciała 26 dziewczynek i kobiet, zmumifikowane za pomocą roztworu soli i sody, które przebierał i umieszczał na swojej kanapie. Do ciał wkładał mechanizmy z pozytywek, aby jego lalki mogły wydawać dźwięki. Wewnątrz mumi znaleziono ludzkie serce. Zwłoki wypchane były szmatami, a do ich oczodołów wpychał guziki, aby mogły z nim oglądać kreskówki. Moskwin przyznał, że odprawiał im nawet urodziny. Stwierdzono u niego schizofrenię paranoidalną i wciąż jest zamknięty w szpitalu psychiatrycznym.